Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach miesiąca października. Ostatnio chyba za każdym razem, kiedy zaczynam nagrywać ten filmik, mówię, to już koniec miesiąca. Wow. Ten miesiąc zleciał mi bardzo szybko, ponieważ czekałam na wyjazd do Warszawy, który po prostu udał się na 100%. Jestem bardzo zadowolona. Wróciłam dosłownie wczoraj, także tak jeszcze na świeżo odnośnie samej Warszawy. Muszę Wam powiedzieć, że żałuję, że nie nagrywam jeszcze vloga w piątek, kiedy wracałam, bo w sumie myślałam, że będę typową, że tak powiem, galerianką, która przesiedzi całe popołudnie właśnie w centrum handlowym i po prostu tam przeczekam do momentu, kiedy musiałam jechać na lotnisko, chociaż pewnie galerianka taka typowa robi coś innego, no ale wiecie, o co chodzi. W sumie wyszło na to, że poszliśmy jeszcze na śniadanie z Tomkiem, Magdą i Marcinem, a później, że z Magdą i Marcinem pojechałam do Muzeum Powstania Warszawskiego i później jeszcze dołączył do nas Tomek, gdzie jeszcze poszliśmy na obiad. Niestety trafiliśmy, czy się nie, no restauracja była w porządku, jedzenie też całkiem okej, ale była tam stypa, no ale już nie mieliśmy, że tak powiem, czasu szukać innego miejsca, także tam już zostaliśmy i później jeszcze Magda z Marcinem odwieźli mnie na lotnisko, także ja byłam wystarczająco wcześnie, na spokojnie, mogłam, że tak powiem, się odprawić i miałam też tą chwilę na lotnisku, żeby coś kupić, jakieś pamiątki i powiem Wam, że ogólnie każdemu polecam, a zwłaszcza każdej kobiecie, która jest matką, żoną, która potrzebuje chwili dla siebie, żeby mieć taki czas, gdzie możecie być po prostu tylko sobą, zająć się swoimi sprawami, bo u mnie to zarówno byli lekarze, jak i zwiedzanie, zakupy i po prostu różne przyjemności. Przede wszystkim ludzie, poznałam bardzo dużo osób i po prostu wszyscy byli, nie wiem jak powiedzieć, cudowni, nie wiem, nie ma odpowiedniego słowa, że tak powiem, na to, żebym powiedziała tak w skrócie, jak tam się czułam. Czułam się bardzo fajnie, zarówno jeśli chodzi o mieszkanie, o czas spędzony, po prostu byłam bardzo, bardzo zadowolona. Może drugi raz troszkę mniej bym spędzała, że tak powiem, czasu w tych sklepach i trochę więcej zwiedzała i tak dalej, ale pogoda też nie była zbyt fajna, bo chyba tak naprawdę dopiero w czwartek było w miarę w porządku na jakieś tam, wiecie, spacerki, nie spacerki. Dodam jeszcze, Teatr Kwadrat, ogólnie przedstawienie, spektakl, chyba przez spektakl się mówi, tak? Szalone Nożyczki, jeśli tylko macie okazję, kupujcie bilety, idźcie, gwarantuję Wam naprawdę udany wieczór. Bilety chyba około 30 zł kosztowały, coś takiego, także myślę, że naprawdę w porządku pieniądze, że można sobie na to pozwolić, a czas naprawdę będę bardzo miło wspominała spędzony w teatrze. Oczywiście Filharmonia i są vlogi, są 3 vlogi, oczywiście Wam je wszystkie podlinkuję w opisie na dole, także już nie przynudzając. A, jeszcze czekam ogólnie na paczkę, jeszcze jej nie nadałam, może zrobię to dzisiaj, zamówię kuriera, bo tam wyszło naprawdę kilka kilogramów kosmetyków i darów losu oczywiście. Nie, jeszcze tak aż mnie nie pogięło, żebym kupiła, nie kupowała kosmetyki na kilogramy. Czujecie coś takiego, że idziecie do sklepu i nie płacicie za sztukę, tylko za kilogram, tak jak jest w Szmateksach. To byłoby interesujące. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy ulubieńców, tych właściwych. Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy się powtarza z poprzedniego miesiąca, dwóch lub trzech, lub jeszcze bardziej wstecz. Nie ma dużo nowości, a to tylko z tego powodu, że wiedziałam, że obkupię się w Polsce i po prostu troszkę bardziej szanowałam swój portfel przed wyjazdem. Na wyjeździe już było gorzej. Mam nadzieję, że ta paczka przyjdzie, jak mojego męża nie będzie w domu. On mi nigdy nie zabrania niczego, ale chyba raczej stwierdzi, że mnie popieściło, kiedy to zobaczy. Dobra. Zapachy. Dla mnie jesień to świeczki, dynie, ogólnie jesień to jest dla mnie zapach, to jest klimat, to są lampeczki, światełka i tak dalej, herbata w dużym kubku. I są dwa zapachy, które już na pewno doskonale ode mnie z kanału znacie. I po pierwsze to są te granulki zapachowe, które ja uwielbiam i dla mnie to jest taki zapach całoroczny, ale te granulki kosztują w regularnej cenie 2,50 funta, w Polsce jest około 9-10 zł, także ja Wam naprawdę polecam. To jest taki słodki, ocalający, ciepły zapach, ale dla mnie jest taki bardzo całoroczny, ale ponieważ wiem, że większość z Was z pewnością w tym okresie więcej pali świeczek, komików, to te granulki, jestem przekonana, że 9 na 10 osób polubi. No i kolejny miesiąc, zapach marki Yankee Candle Autumn Glow i mi ten zapach, powiem Wam, że przypomina jakieś perfumy, które ja miałam i to jest coś podobnego do Bonbon. Czekajcie. Podobne, naprawdę bardzo podobne, także jeśli
lubicie takie słodkie zapachy, to ten zapach też na pewno przypadnie Wam do gustu. Ja już właśnie wypaliłam swoją tartę, kupiłam sobie na razie ten jakiś mini sampler i będę go paliła, ale chcę go palić w kominku, dlatego go po prostu sobie pokroję na kilka części i tak go będę paliła zamiast tarty. Myślę, że to będzie też bardziej ekonomiczne. Ale w tym miesiącu, w sensie w listopadzie, kupuję na pewno dużą świecę, bo bardzo ten zapach po prostu przypadł mi do gustu. Zapachy, to już chciałoś powiedzieć, ale to już było, czyli Bon Bon i Crystal Noir, tak, z River Island, i to jest zapach podobny do Versace Black Crystal. Obydwa zapachy moim zdaniem są w podobnej nucie zapachowej. Ten jest oczywiście bardziej słodki, bardziej trwały, ponieważ tu ta wersja to jest... Czekajcie, bo ja zawsze zapominam. Ma to naklejki. To jest perfum, tak? Woda perfumowana. Czyli ta mocniejsza wersja. No, naprawdę już bardzo dużo mi tego zapachu zeszło. Ponad połowa. Ale te zapachy w River Island też Wam bardzo polecam, ponieważ tutaj za 75 ml płacimy niecałe 15 funtów. Także naprawdę, moim zdaniem, to są dobre pieniądze. A wiadomo, River Island wzoruje się na takich bardziej popularnych zapachach, które w takiej pojemności pewnie kosztują około 80 funtów, jak nie więcej. Także ja Wam polecam, ponieważ one u mnie naprawdę bardzo fajnie się trzymają. Niestety nie widziałam już w River Island tego przepraszam, mojego ulubionego zapachu London, który pachnie bardzo podobnie jak te wszystkie Miss Dior, Sherry i tak dalej, czyli coś znowu słodkiego. Także Wam polecam, przy okazji bardzo ładna buteleczka. Myślę, że jeśli robicie tam zakupy, to jeśli fajnie Wam do koszyka, to nie będziecie, tak powiem, żałowały. Dobra, włosy, mam tylko dwie rzeczy do włosów, to już było. Jest filmik, vlog na moim kanale, vlog, w którym Wam dokładnie mówię o mojej pielęgnacji włosów, także podlinkuję Wam go również w opisie pod filmem i tam sobie możecie posłuchać dokładnie, czego używam krok po kroku, jakich kosmetyków używam od czasu do czasu, jaki mam sprzęt, że tak powiem, do stylizacji. I szampony, ogólnie te z Pantene 2 w jednym, naprawdę oszczędzają mi czas, spełniają swoją rolę i ja jestem z nich bardzo zadowolona, także ten mi się kończy. Mam w zapasie coś innego, także zużyję i znowu wracam do Pantene. I olejek, nie wiem właśnie, czego też nie pokazywałam miesiąc temu, no ale pokażę Wam może ewentualnie, jakie jest użycie. I to jest Marion, olejek do włosów, głównie na końcówki, odżywienie włosów, olejek Macadamia i Yang Yang. Ja sobie wyciskam dwie pompki, wciskam w takie lekko ciśnięte włosy po myciu i naprawdę końcówki są bardzo fajne, wygładzone, ten olejek włosów mnie nie obciąża. Raz nawet na próbę dałam trzy pompki i dalej było to ok. Tak jest łatwo, że powiem, z nim przegiąć, co jest ważne, bo niektóre olejki dosłownie po jednej lub po dwóch pompkach sprawiają, że nasze włosy są takie niezbyt świeże. Te odgłosy to oczywiście domownicy, gdyby ktoś już zastanawiał się, co tutaj się dzieje. Także domownicy. Coś do ciała dostałam w prezencie od Natalii, pokazywałam Wam chyba na Instastory. Snow Fairy z Lasha, takie już jest użycie. No już taka... O, jedna trzecia mi zeszła. To jest mój absolutnie ulubiony zapach z marki Lush i to pachnie bardzo podobnie jak bubblegum, czyli po prostu taka guma balonowa, wata cukrowa. Zapach jest bardzo, bardzo słodki, ja uwielbiam i to jest chyba nasza taka właśnie tradycja, że co roku w tym okresie, kiedy ten zapach jest wypuszczany do sprzedaży, Natalia mi kupuje dużą butelkę. Sama raczej bym nie wydała chyba 12-14 funtów na pół litrowy żel pod prysznic. No ale dobrze mieć takie właśnie osoby, które pamiętają, że to się lubi i coś takiego nam kupują. Bardzo fajny zapach i on jest właśnie wypuszczany przed tym okresem takim świątecznym, zimowym. Także wiosna, lato raczej go sobie nie kupicie. Chociaż jest mydło, które pachnie bardzo podobnie, bo nawet je miałam. Używałam go do mycia pędzli i tamta kostka się nazywała chyba Rockstar czy coś takiego. I z pielęgnacji tak naprawdę mam tylko jeszcze jedną rzecz, bo nic się u mnie nie zmieniło. Cały czas używam tych samych rzeczy. No i wiadomo, olejki Znakomi, olejek Skillsa, ten sam tonik. Znowu powiem, na Instastory jest tego najwięcej, najbardziej na bieżąco możecie podglądać, czego tam używam i ewentualnie, jeśli używam czegoś po raz pierwszy, to też Wam o tym tam mówię. Także
kolejny raz fokusowana na Instagramie, zapraszam. Z pielęgnacji produkt, który chcę Wam bardzo polecić, to jest chyba mój ulubiony krok właśnie z tej nowej serii od marki Dr. G, Hydra Intensive, i tutaj akurat jest emulsja nawilżająca. Ja tą emulsję bardzo lubię używać od razu po toniku, jeśli nie używam jeszcze esencji, bo zależy ile mam czasu i tak dalej, jak długo mam ochotę, że powiem, się klepać przed tym lusterkiem rano i wieczorem. Ja jej aż tak dużo nie zużyłam, ja sobie zrobiłam dosyć dużą odlewkę na wyjazd, także no myślę, że to jest taki produkt, który naprawdę na 6-9 miesięcy nam wystarczy. I tutaj pojemności mamy 120 ml, ja sobie tak wyciskam pompkę 1,5 i nakładam na twarz. I dla mnie to jest taki dodatkowy, jak ja to mówię, nawilżacz do skóry. Bardzo fajnie się sprawdza. Ma delikatny zapach, może Wam pokażę, jaka tutaj jest konsystencja. Fokus na tym, proszę bardzo, jest dosyć lejący. Dla mnie to jest produkt bezzapachowy, może ma taki minimalny gdzieś tam zapach, coś a la krem Nivea, tak bym powiedziała, ten taki ich standardowy. Także fajny produkt, szybko się wchłania, super nawilża i to jest zdecydowanie mój ulubiony krok z tej całej linii, którą dostałam. Niestety pianka się u mnie nie sprawdziła, podałam ją dalej, miałam też żel do mycia skóry, miałam wrażenie, że mi niestety ją troszkę przesusza, co mnie zaskoczyło, bo to jest właśnie seria mocno nawilżająca. Mam jeszcze esencję i krem, ale uważam, że z tej całej właśnie serii, którą dostałam, ta emulsja jest najlepsza. No i reszta rzeczy to już jest kolorówka, ale może zanim kolorówka, to jeden jeszcze pędzel tego miesiąca, którego chyba nie ma już w sprzedaży, także kolejna rzecz z Glam Shopu, którą bardzo lubię, a której już chyba nie możecie dostać. I to jest pędzelek właśnie, czekajcie, o teraz widać, pędzelek od Hani, to jest OV1, czyli ten duży pędzelek do podkładu. Naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdza. Ostatnio, już tak powiem, odeszłam od aplikacji podkładów palcami. Robię sobie, że tak powiem, kilka kropek na skórze i rozprowadzam tym pędzelkiem. Ja Wam robiłam kiedyś test tego pędzela lub recenzję, też Wam mogę podlinkować, jeśli macie ochotę na trochę dłuższą chwilę na jego temat, że tak powiem, posłuchać. To w ogóle nie było gramatyczne, ale okej. Załóżmy, że zrozumieliście. Na pewno zrozumieliście. Świetnie rozprowadza podkłady. Naprawdę o wiele mniej należy podkładu nałożyć, kiedy aplikujemy go takim pędzlem. Przy okazji jest bardzo miły, nic mi się z nim nie dzieje i naprawdę rewelacyjnie się sprawdza, ale już niestety nie jest dostępny na stronie. Nie wiem, jestem ciekawa, czy te pędzelki wejdą. Może tam napiszę do Hani, zobaczymy, co mi odpowie, czy będą dostępne jeszcze, czy nie. Ja jestem z niego zakupu bardzo zadowolona, żałuję, że nie kupiłam też wtedy tego mniejszego. Nic mi tutaj, że tak powiem, nie odchodzi. Pędzelek cały czas jest w idealnym stanie. Te napisy również tutaj się mi nie poździerały, co możecie zobaczyć. Pędzelek był używany, także może nie jest, że tak powiem, pierwszej świeżości, ale naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Wydaje mi się, że już ogólnie moda na te pędzelki minęła, pędzelki szczoteczki, ale no nie wiem, jakoś tak ostatnio na niego popatrzyłam, mówię, a zacznę Cię na nowo używać. Po prostu ostatnie 2 tygodnie na okrągło aplikuję nim podkłady i też właśnie miałam go sobą w Polsce. Dobra, podkład tego miesiąca to zdecydowanie podkład Lasting Finish UFAM Foundation numerek 4,5 marki Giorgio Armani. Również jest osobny filmik na jego temat. Myślę, że zużycie to już jest, no... Prawie połowa. Podkład jest fajny, ponieważ brudna pompka, straszna jest pompką. Ma bardzo fajne krycie, to jest takie średnie krycie, które można budować. Bardzo podoba mi się to, jak wygląda aplikowany właśnie tym pędzelkiem. I ogólnie jest to podkład, który na mojej skórze jest długotrwały, lekki, ma naturalne wykończenie. Przy okazji ma SPF 20, także no myślę, fajna sprawa. I powiem Wam, że możecie go właśnie kupić na stronie na przykład Filunix z tym moim kodem zniżkowym. Ile tego kodu tam macie? 10 funtów? Tak, 10 funtów przy zakupach powyżej 30, a ja kiedy go kupowałam, to zamiast właśnie 40 funtów zapłaciłam z niego 30, bo też skorzystałam z kodu, także polecam. Aktualnie mój ulubiony podkład na równi z tym Gosh Drop Foundation. Obydwa są prześwietne i powiem Wam, że podkłady cały dzień po prostu nie do zdarcia trzymają mi się ostatnio na tej bazie ze Smashboxa Photo Finish. Ja mam taką miniaturkę, co prawda, ale zastanawiam się, czy nie kupić sobie przypadkiem wersji pełnowymiarowej. Tutaj pytanie otwarte do Was. Jaka jest Wasza ulubiona baza, którą możecie używać na co dzień, która, że tak powiem, wygładza powierzchnię skóry i sprawia, że podkład jeszcze ładniej po niej sunie i przy okazji jest bardziej trwały. Bo z tego co wiem, to jest po prostu silikon, tak? Jak te wszystkie takie bazy przeźroczyste, wygładzające. Może zapychać przy częstym używaniu, to chciałam powiedzieć, bo gdzieś tam odchodzi po płocie i mnie rozpeszył, tak?
nieważne. Wracając. Świetna baza, rewelacyjnie mi się sprawdza. Już miałam kilka też takich saszetek, które zużyłam. Dosłownie niewielka ilość wystarczy na aplikację, ale chciałam kupić sobie jakąś bazę, bo nie mam, mam bazę z Maka, ale to jest taka baza, której bardziej używam w okresie, że powiem, kiedy jest mocniejsze słońce, bo tam jest SPF 50, a wolałabym mieć też coś fajnego na co dzień. Także proszę, polećcie, kochani. Będę Wam bardzo wdzięczna. Puder tego miesiąca, no bo korektory to na zmianę, na okrągło, Make Up Forever albo Bobbi Brown, obydwa pod oczy, ale też Wam muszę powiedzieć, używam już kilkukrotnie tych nowości z Glossy, które dostałam, raczej kupiłam, i podkład mam zresztą dzisiaj na sobie i korektor, dzisiaj go nie mam, ale ostatnio też kilka razy używałam i naprawdę bardzo ładnie wygląda pod oczami, super się trzyma, także ja jestem pod ogromnym wrażeniem i na pewno będę w listopadzie intensywniej ich używała, ale puder tego miesiąca to jest zdecydowanie puder od Charlotte, zobaczcie, jaki tu już jest dęko, po prostu on w listopadzie już się na pewno skończy i to jest dokładna nazwa, uwaga, czy macie coś do picia, Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder odcień 1 Fair. Skończyłam, aż musiałam się nie przełknąć. Powiem tak, ja przy tym pudrze chodziłam, ale to opakowanie jest tak lekkie i tak lekko tandetne, w sensie jest, wiecie o coś, nie jest tandetne, bo wygląda przepięknie, ale to jest takie taki plastyczny, jak tak brzmi, jak ja to mówię, jak Make Up Revolution, a cena jest jaka jest. Ale puder sam sobie jest rewelacyjny. Ja dzisiaj mam, że tak powiem, baking na twarzy. Mam go jedynie na policzkach, tam gdzie nie dawałam pudru sypkiego. I ten puder po prostu wygląda na skórze przepięknie. Dla mnie on jest bardzo podobny w wykończeniu jak MAC Next to Nothing, z tym, że jest droższy i po prostu mniej wydajny, ale to jest jeden z tych pudrów, do którego myślę, że kiedyś wrócę, bo naprawdę każdy podkład, że tak powiem, przytrzymał w miejscu. To była taka jakby lekka, jakby to powiedzieć, zasłonka z pudru, który nie był na skórze widoczny, ale który ten makijaż utrzymywał i bardzo dobrze współgrał z każdym podkładem czy krem BB, który był pod nim. Rewelacja. Także jeśli się zastanawiałyście, to ja Wam go serdecznie polecam. Przy okazji jest taki bardzo smukły z lustereczkiem. No i też jeszcze tutaj Wam powiem, te detale mi się bardzo podobają. Czyli tutaj jest właśnie logo Charlotte i taka gwiazdeczka. No i lusterko też jest fajne, duże i dosyć dobrej jakości. Gdybyście były ciekawe, co mam dzisiaj na twarzy, to Wam w opisie wrzucę wszystkie nazwy produktów, które na sobie dzisiaj mam. Dobra, jeśli jesteśmy przy twarzy, dwa rozświetlacze z MAC-a, które po prostu namiętnie używałam na zmianę. I to jest MAC Soft and Gentle, czyli klasyk z MAC-a. Zobaczcie, ile ja go zużyłam. On też dosłownie za niedługo się skończy. Pokażę Wam może przy okazji kolek, jak wygląda, gdybyście go przypadkiem jeszcze nie kojarzyły. On jest bardzo ładny, ale jeśli macie bardzo, bardzo bladą cerę, bo jestem jasna, ale jesteście bardzo blade, to on dla Was może być trochę za mocny. I on ma takie właśnie tony typowo, że tak powiem, brzoskwiniowe i ma też sobie takie lekkie drobinki. Zależy, jakim pędzlem go nakładacie, mogą być mniej lub bardziej widoczne, ale mi to absolutnie nie przeszkadza, takie drobinki, w sensie jakby taki brokat. Nie wiem, czy to aparat odda. Ale kolor jest naprawdę przepiękny. Mam go... Nie, dzisiaj mam ten drugi. Dzisiaj mam ten. To jest sztos. To jest sztos. To jest mój aktualnie drugi ulubiony rozświetlacz, ponieważ mój pierwszy to jest Becca Moonstone, a to jest numer 2, czyli Double Gleam. To jest ta seria Extra Dimension Skin Finish. To jest po prostu sztos. On bardzo niepozornie wygląda teraz, bardzo, czekajcie, czysty palec, bardzo niepozornie wygląda na swatchu, no bo z pewnością jest takich rozświetlaczy 1500-100-900. Tak wygląda na swatchu, czyli jest o wiele jaśniejszy, ale zobaczcie, o ile bardziej on jest intensywny. Nawet tak z daleka widać, że to jest po prostu sztos. Ja mam go dzisiaj na policzkach w takiej, myślę, rozsądnej ilości, bo czasem mam tendencję do przesadzania. Ale znowu to powiem, te rozświetlacze z tej serii Extra Dimension Skin Finish nie są, nie można oddać efektu. To trzeba zobaczyć na żywo, ale mam trzy kolory, mam ten, jak on się nazywa, Soft Frost, ten taki szaro-fioletowo-liliowy,
Ma ten taki brzoskwiniowy z różowymi drobinkami i tamte nie są aż tak intensywne jak ten, ponieważ tamte są takie bardziej właśnie duochromy, a tutaj naprawdę jest o wiele mocniejszy, bardziej intensywny pigment. Także jeśli szukałyście nowego rozświetlacza, to dziewczyny, naprawdę przejdźcie się do Maka, zobaczcie sobie ten odcień Double Gleam i zobaczcie, jak wygląda na skórze. Po prostu go sobie tak delikatnie nałóżcie i ten efekt można zarówno stopniować na taki bardziej delikatny, jak i coś takiego po prostu, że można oślepnąć, bo to jest po prostu miazga, ale taka jeszcze pod. Jeśli macie ochotę na taki po prostu, wiecie, że to powiem, sztylet z rozświetlacza na skórze, po prostu, że jest aż tak, że oślepia, to weźcie sobie gąbeczkę, która jest zwilżona i zwilżoną gąbeczką nakładajcie rozświetlacz. Wtedy po prostu to będzie oślepiające. Dobra. Czy muszę mówić, co tutaj mam? Chyba każdy wie. Przez najbliższe, podejrzewam, 3 miesiące nie będę Wam pokazywała nic innego, czyli Sleek Antique. To jest róż, który mam dzisiaj na policzkach. Uważam, że jest przepiękny. Niestety opakowanie, jak to opakowanie ze Sleeka, już mi tutaj się ukruszyło i widać, co się dzieje. A wcale nim nie rzucałam, a niskiego nie robiłam, no ale te opakowania tak mają. Najlepsze jakościowo one nie są. Też Wam może pokażę, jak on wygląda. Kolor jest dosyć dziwny, bo on jest taki właśnie fioletto-brązowy ze srebrnymi drobinkami, ale na skórze wygląda prześlicznie i wiem, że wiele z Was naprawdę go kupiło i jesteście zadowolone. Oczywiście dopiero się przekonacie, jak on wygląda, kiedy go sobie nałożycie na skórę, ale tak wygląda kolor. Ja go oczywiście nie nakładam w aż takiej intensywności, bo ogólnie róże ze Sleeka są bardzo mocno napigmentowane, ale Embrush od Maksymieczki 04 rewelacyjnie nakłada właśnie ten produkt, bo krzywdy sobie nim nie zrobicie. I tutaj chyba będą nam widoczne te srebrne drobinki, o których ja mówię, takie właśnie jakby kawałeczki, drobinki, brokat srebrny, ale to mi się bardzo podoba i wykończenie jest takie satynowe, no coś cudownego. Jeśli chodzi o brwi, to używam tego, co używam od maja, czyli tej maskary od Charlotte, ale wróciłam do takiego częstszego używania tej kredki z Maka i to jest kredka Stad, po prostu Eyebrow Crayol, tyle, nic więcej. I to jest kredka, którą ja bardzo lubię, ponieważ ona dla mnie jest w punkt. Jeśli chodzi o jakby grubość rysika, o to, jak ta kredka jest twarda, jak ta kredka jest woskowa. Bardzo ładny kolor, to jest najciemniejszy kolor właśnie, jaki jest dostępny. I za każdym razem Wam to mówię, nie wysuwajcie tej kredki, że zobaczycie, jaka ona jest długa, bo już jej nie suniecie z powrotem, także to jest jej ogromny minus. Ale kredka jest naprawdę prześwietna, kiedy mi się skończy, pewno kupię sobie ją ponownie, bo chyba teraz w Polsce nic do brwi nawet nowego nie kupiłam, po prostu nakupowałam cieni, rozświetlaczy, pudrów i bronzerów, po prostu zobaczycie za niedługo. Także tą kredkę ja bardzo lubię, ogólnie jestem bardzo makowa i na dzień dzisiejszy, gdybym miała wybrać jedną firmę, z której bym się malowała, to miałabym, że powiem, rozkminkę pomiędzy Charlotte, Tilbury a Maciem, ale myślę, że to byłby jednak Mac. Ja jestem bardzo makowa dziewczyna i Mac to jest taki sklep, do którego lubię chodzić, zaglądać, pomacać, posprawdzać. Czy ta nowa seria już wyszła, ta świąteczna? Muszę to sprawdzić, bo miała jakaś taka limitka wejść, którą byłam troszkę podierana, także rzecz do zrobienia, kiedy skończę nagrywać. A sorry, nie dwie rzeczy, tylko trzy jeszcze zostały. No to skończ teraz, przejdźmy teraz płynnie do ust. A dzisiaj mam MAC Sol, gdyby ktoś pytał. Dwa produkty do ust. Coś, co używałam na co dzień, naprawdę chętnie. Kupiłam sobie zresztą też w Polsce, w Hebe znalazłam te produkty. I to jest konturówka, którą bardzo mocno wypromowała kiedyś Shush. To jest Pet's Fi Perfect Look Lip Liner w odcieniu 0,10 Nude. I to jest naprawdę idealny kolor nude. Fajna, kremowa. Coś podobnego do MAC Velvet Teddy. Myślę jednak, że ona jest ciemniejsza. Na moich ustach wygląda bardzo ładnie, tak naturalnie. Kolor mi się mega podoba. Zostało mi go już niewiele, widzicie. Także cieszę się, że mam jeszcze kredkę na zapasie. Właśnie nie wiem, 10-12 zł, coś takiego. Naprawdę Wam polecam. No, idealny nude przy okazji z drogerii dostępny w Polsce, także nie musicie przepłacać. No i ostatnia rzecz, którą do ust używam w tym miesiącu najczęściej, pomijając oczywiście Pillow Talk, bo to już jest do znudzenia, lub MAC Modesty, bo Pillow Talk i Modesty z MACa
czy Charlotte Pillow Talk i MAC Modesty są do siebie bardzo zbliżone, są identyczne, ale jeśli nie macie dostępu do Charlotte, to w MAC-u znajdziecie coś bardzo zbliżonego. No i tutaj już też już jestem gdzieś, myślę, w połowie. Teraz to opakowanie było, że powiem, na leżąco, ale myślę, że w połowie gdzieś już zużyłam Dior Lip Maximizer, to jest ten odcień 001, czyli przeźroczysty. Uwielbiam ten błyszczyk za to, że on ma usta bardzo ładnie nawilża, jest dosyć trwały, usta się nie lepią i naprawdę to jest po prostu idealna tafla. Ten produkt nie jest oczywiście najtańszy, no bo wiadomo, Dior, ale zobaczcie, jak on wygląda. Bardzo często się, czekajcie, tu jest, o, bardzo się mnie często pytacie, co mam na ustach, kiedy właśnie mam ten produkt. Ja Wam go naprawdę polecam. Bardzo ładne opakowanie, super wygląda, napisy się tutaj nie zdzierają i produkt ma naprawdę bardzo fajne właściwości nawilżające, pielęgnujące, no i po prostu przepięknie wygląda na ustach i myślę, że tak bez jedzenia i bez picia to trzyma się te 3-4 godziny przynajmniej na moich ustach. Standardowo aparat musiał się już włączyć, ale akurat zdążył, że tak powiem, dolać się do punktu. O, widzicie? Pół błyszczyka już mi zeszło. Świetny, polecam. Jeśli się nad nim zastanawiałyście, to naprawdę warto. On jest przy okazji też wydajny. Ja taki błyszczyk mam na około 9 miesięcy, jeśli używam go regularnie kilka razy w tygodniu, także myślę, że warto. No i ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, to jest paletka, którą najczęściej używam w tym miesiącu. Po prostu... głównie to była ta paletka plus coś jeszcze ekstra błyszczącego i to jest marka Pure. To jest kartonowa paletka, ale jest naprawdę bardzo fajnie wykonana, jest przy okazji wyważona. Paletka zawiera lusterko i z tego, co mi jedna z Was pisała, to są produkty mineralne. Ja o tym, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam. I tutaj mamy 12 kolorów. Ja Wam robiłam ostatnio makijaż z tymi kolorami i też w tym filmiku były swatche, tak mi się wydaje. Także mamy 8 cieni matowych, 4 cienie błyszczące, bardzo fajna pigmentacja i to jest aktualnie moja ulubiona paletka, że tak powiem, do używania na dzień. No zobaczcie, pigment jest naprawdę bardzo fajny. O tej paletce ja czekajcie, bo mi ręki braknie, na YouTubie za bardzo nie słyszałam, ale myślę, że jest warta zainteresowania i jeśli szukacie właśnie jakiejś paletki, o, zobaczcie, 4 swatche, paletki w odcieniu nude, już tak może zostanę, takiego mam siniaka po badaniu krwi dalej, pomijmy. Bardzo fajna pigmentacja, super trwałość, fajnie się blendują, super się rozcierają, nie osypują się może minimalnie te ciemne kolory, ale zauważyłam, że tutaj duży wpływ ma na aplikację, na osypywanie się to, jakich pędzli używam, bo jeśli używamy pędzli z włosia naturalnego, to ogólnie też zauważyłam, pewnie nie tylko ja, że cienie o wiele bardziej się osypują niż kiedy używamy pędzli syntetycznych, także może taka mała podpowiedź dla Was. Nie przekreślajcie jakichś cieni, może po prostu zmienicie pędzelki i będziecie się niezadowolone. Także ja Wam tę paletkę naprawdę bardzo serdecznie polecam. Ona się świetnie sprawdziła w ostatnim miesiącu. Czy miałam ochotę użyć tylko jakiegoś, nie wiem, jednego cienia na całą powiekę, czy zrobić coś mocniejszego, to właśnie po nią sięgam. Uważam, że kolory są przepiękne i moim zdaniem to jest właśnie idealna paletka taka na co dzień. Ładne opakowanie, termat, że powiem, motyw marmuru, dalej modny, rose gold, no i to lusterko, które też naprawdę jest bardzo fajnej jakości. No i kochani, to wszystko. Było tych ulubieńców chyba nie za dużo, tak mi się wydaje, ale po prostu dostałam słowotoku przy niektórych z nich. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Kiedy tego vloga oglądacie, ja pewnie jestem gdzieś na wyjeździe i jeśli chcecie wiedzieć gdzie, to chociaż nie, macie to w sobotę rano, pewnie się szykuję do wyjazdu, także wpadajcie na moje instastory, bo tam pewnie zobaczycie, gdzie właśnie się wybrałam, o ile wszystko pójdzie, wiecie, po mojej myśli. Koniecznie dajcie mi znać, czy film się Wam podobał, czy może któryś z moich ulubieńców jest również Waszym ulubieńcem, a może na coś Was skusiłam. I teraz może zróbmy taką tradycję, że pod koniec, chociaż może to wcześniej robiłam, ale nie pamiętam, pod koniec każdych ulubieńców, a raczej miast, jak to ufokusowanej, będę Wam polecała 3 produkty, takie moją top trójkę z tego miesiąca. I powiem Wam tak, zdecydowanie MAC Double Gleam, zdecydowanie coś bardzo na czasie, jeśli chodzi o zapach, czyli żel pod prysznic z Lasha. Ciężko. No i może coś z drogerii, konturówka Specify, także top trójka miesiąca października. Ja kończę, oczywiście wszystkie produkty Wam podlinkuję w opisie na dole, a z Wami się widzę pojutrze w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.